Witam ponownie z Gniezna, legendarnej stolicy Polski. Właśnie udaję się do Muzeum Początków Państwa Polskiego. Zbiory muzealne związane są z Polski wczesnym średniowieczem oraz historią Gniezna i okolic. Zgromadzono tu eksponaty archeologiczne, kultury materialnej od średniowiecza do czasów współczesnych, sztukę, zabytki i archiwalia związane z historią pierwszej stolicy państwa polskiego. Stała wystawa pod hasłem Początki Państwa Polskiego przedstawia ów temat w innowacyjny sposób z perspektywy trzech modułów. Państwo, źródła, kultura. W narrację ekspozycji wprowadzono filmy prezentowane w technice 3D. Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dobrus i tam męczeństwem trud swój ukoronował. I zdjąwszy z głowy swej diadem cesarski, ułożył go na głowę Bolesława na znak przymierza i za chorągiew triumfalną dał mu w darze gwóźdź z krzyża pańskiego z włócznią świętego Maurycego. Ciekawym uzupełnieniem wystawy jest genealogia dynastii Piastów. Gdyby zebrać na jednym miejscu wszystkie wzmianki o narodzinach naszego państwa, zmieściłyby się one zapewne na dwóch stronach gazety dzisiejszej. Jeżeli ktoś spojrzy na mapę Europy około 1000 roku, dostrzeże rozbieżną i aktualną polityczną mapą Europy. I tutaj przychodzi z pomocą archeologia, ponieważ odkrywamy w ziemi zachowane pozostałości zarówno naszej kultury, jak i pozostałości tych pierwszych ważnych ośrodków grodowych, takich właśnie jak Gniezno, Poznań, Lednica. Tutaj możemy pokazać Państwu takich parę właśnie precjozów, które ówcześni właśnie możnowładcy zdobili swoje szaty. Tego typu znaleziska dla archeologów są ogromną radością, dlatego że w jakiś sposób tak bezpośrednio można dotknąć ówczesną tą piękną kulturę naszych przodków. Zaiste ślepą była przedtem Polska, nie znając ani czci prawdziwego Boga, ani zasad wiary. Lecz przez oświeconego Mieszka i ona także została oświecona. Bo gdy on przyjął wiarę, naród polski uratowany został od śmierci w pogaństwie. Thank you.
XIX-wieczne malarstwo nawiązuje do wydarzeń związanych z pierwszą polską dynastią królewską z rodu Piastowskiego. Wizyta w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie jest doskonałą lekcją historii, przekazaną w ciekawy i niemal namacalny sposób. Interesujące wystawy, ciekawe eksponaty wzbogacone żywym obrazem, prezentowane w technice 3D, zainteresują z pewnością zarówno najmłodszych widzów, średnie pokolenie, jak i seniorów. To naprawdę doskonała propozycja na wspólne, pożyteczne i miłe spędzenie czasu. W filmie wykorzystano fragmenty filmów prezentowanych w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.